Często spotykamy się z sytuacją, gdzie uprzejmy, dobrze wychowany facet, kulturalny, miły, dostaje kosza na rzecz bad boya. I dlaczego tak się dzieje? Właśnie o tym jest dzisiejszy film. I od razu uprzedzam, to nie jest film kolejnego oświeconego redpillowca, który nienawidzi kobiet, wręcz przeciwnie. Ja kocham kobiety, kocham związki międzyludzkie i nagrywam właśnie ten film po to, żeby mężczyźni, którzy to zobaczą, mogli budować lepsze i zdrowsze relacje z partnerami, partnerkami, bo to jakby dotyczy każdej orientacji, ale przede wszystkim, że po prostu lepiej się czuli. I nagrywam to dlatego, że ten problem również mnie dotyczył, czyli bycia miłym gościem. Sam właśnie kiedyś taki byłem i cały czas tak naprawdę nad tym pracuję, jest coraz lepiej. I robię to przede wszystkim dla siebie, po to, żeby samemu czuć się jako spełniony mężczyzna, ale też przy okazji, żeby mojej partnerce było lepiej ze mną i w przyszłości, jeżeli będę miał dzieci, to żeby pokazać i przekazać swojemu synowi, jakim mężczyzną być, a jeżeli będzie córka, to z jakim mężczyzną być. I przyjrzyjmy się dokładnie, kim jest właśnie ten miły gość. Jest to osoba, która unika konfliktów, stawia potrzeby innych ponad swoje, ukrywa swoje wady, błędy, nie mówi o swoich problemach, a także często gryzie się w język, zamiast powiedzieć serio, co myśli, i przede wszystkim nie chce zranić innych, zwłaszcza kobiet. I na pierwszy rzut oka te cechy mogą się wydawać wręcz pozytywne, jak się tak o tym powie, ale wcale tak nie jest. Ale zacznijmy od początku, czyli skąd się to w ogóle bierze, dlatego że to wszystko ma swoje źródło i tutaj tak naprawdę możemy mówić o dwóch najważniejszych rzeczach, które mają wpływ na to, dlaczego mężczyźni właśnie tacy są, w sensie dlaczego część mężczyzn właśnie na takich wyrasta. Pierwsze tak naprawdę dotyczy nie tylko mężczyzn, a w ogóle nas jako ludzi, a mianowicie chodzi o to, że my jako dzieci jesteśmy uzależnieni od naszych rodziców. W sensie wiecie, dziecko zostawione na pastwę losu po prostu umrze, w sensie jeżeli samo miałoby sobie radzić, to sobie nie poradzi. Więc takie małe dziecko wychodzi z założenia, że w momencie, gdy ono popełnia błędy, gdy się myli, gdy rodzice na nie krzyczą, to ono przez to, że też czuje się jak pępek świata, że czuje, że ono jest najważniejsze na świecie, to sobie dopowiada, że wiecie, coś popełnię błąd, rodzice przestaną mnie kochać, zostawią mnie i umrę. Wiadomo, że dziecko tak nie myśli dosłownie, ale podświadomie tak to właśnie wygląda. I mówię, ten problem dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ale jest jeszcze drugi problem, który już dotyczy stricte mężczyzn. A mianowicie chodzi o to, przez co i w jaki sposób my jesteśmy wychowywani. Przede wszystkim problemem jest to, że wychowywani jesteśmy w kobiecej atmosferze i w kobiecej energii. Bo spójrzmy na to tak, że w większości przypadków, oczywiście to nie jest generalizowanie, no bo nie da się tak zrobić, ale w większości przypadków nasi rodzice, bo to jakby trzeba zacząć jeszcze pokolenie wcześniej, żeby to zrozumieć, bo to tak naprawdę już dotyczy naszych rodziców, to często było tak, że mężczyźni byli wychowywani przez kobiety, że wiecie, byli wychowywani przez matkę, byli wychowywani przez babcię, a ojciec często go po prostu nie było i nie miał tego wzorca. Był wychowywany przez kobiety, a potem poszedł do szkoły. No i co się okazuje? Procentowo jest więcej kobiet pilotów w siłach powietrznych, procentowo, niż mężczyzn pracujących w przedszkolach. To jest do tego stopnia, że praktycznie nie ma mężczyzn, którzy pracują w przedszkolach, a potem jak pójdziemy do szkoły podstawowej, do szkoły średniej, to wciąż nauczycielki stanowią jakieś 70% kadry nauczycielskiej. Więc jakby tu jest ten problem, że wiecie, jesteśmy wychowani przez kobiety, tylko że jesteśmy wychowani przez kobiety, które nie chcą nas wychowywać jako mężczyzn, z którymi chciałyby być, tylko mężczyzn, którym się łatwo kontroluje. Bo wiecie, no nie ma tego pierwiastka pociągania, więc robi się wszystko, żeby to dziecko było uległe. Więc mówi się mu, że właśnie był grzeczny, miły, uprzejmy, no nie odzywał się w niesposobny, w niedobry sposób i tak dalej. Bo jak spojrzymy na to, jak to wyglądało załóżmy dwa pokolenia wcześniej, czy jeszcze wcześniej, to zazwyczaj było tak, że chłopiec był powiedzmy wychowywany przez matkę do, nie wiem, 9-10 roku życia. W sensie wiecie, że jak był jeszcze takim no, dzieckiem, no to wychowywała go mama, ale w momencie, gdy on się już stał powiedzmy mężczyzną, no bo wiadomo, że kiedyś to dorastanie było trochę szybsze, w sensie 13-latek już był praktycznie dorosły, no to w tym momencie często przejmował go ojciec, po prostu zabierał go do pracy, zabierał go do wojska, zabierał go gdziekolwiek, gdzie raz, że przebywał właśnie ze swoim ojcem i miał ten właśnie protokół
prototyp, powiedzmy, mężczyzny, jak powinien się zachowywać, a po drugie, że otaczał się też innymi mężczyznami, dlatego że właśnie były zawody, które się dzieliły. Były zawody męskie, były zawody żeńskie. Ale okej, wróćmy teraz, jak już znamy ideę tego, genezę, to wróćmy do tego, dlaczego właśnie ten miły gość jest, to są złe cechy, po prostu. Przede wszystkim dlatego, że ten miły gość, on nie jest miły dlatego, że taki jest, tylko on jest miły dlatego, że on chce coś w zamian. To jest na zasadzie, przełożę swoje potrzeby nad twoje, ale w zamian liczę na. A kiedy tak się nie dzieje, kiedy te jego potrzeby nie są spełnione, o których w ogóle nie mówił, to wpada w złość, rodzi się agresja i wtedy ten miły gość w momencie, gdy jakby powiedzmy się uspokoi, nie wiem, pokłóci się załóżmy z żoną, to on stara się zmienić swoją reakcję. I to jest błędne koło, dlatego że to nie reakcja jest problemem, tylko to, co spowodowało tą reakcję. I właśnie istnieje coś takiego jak tajne kontrakty. I to jest właśnie to, że facet robi coś dla kogoś, tutaj przede wszystkim mówimy tu o kobietach, właśnie w zamian, że coś dostanie, tylko on nie mówi wprost, czego to dotyczy. To wiecie, to nie jest powiedziane, że okej, na przykład posprzątam w mieszkaniu, a w zamian ty zrobisz to i to. Tylko to jest na zasadzie, że on coś robi i liczy, że ktoś spełni jego pragnienia, nie mówiąc o tym, czego tak naprawdę chce. I tutaj trzeba nadmienić, że prawdziwa troska o kogoś to nie jest opieka. Bo opieka to jest właśnie w momencie, gdy jest rodzic i dziecko. Że to dziecko jest uzależnione od niego, więc ten rodzic nie może sobie pozwolić na to, żeby czegoś nie zrobić, więc musi jakby trochę nadganiać, a w dodatku opieka też polega trochę na tym, że właśnie my chcemy coś w zamian, a z kolei bycie opiekuńczym to jest zupełnie co innego. Dlatego, że opiekuńczy daje po pierwsze, żeby dawać, a nie żeby dostać coś w zamian, daje z miłości i daje w zależności od potrzeb. Czyli nie wychyla się naprzód, żeby, wiecie, na siłę coś robić, o co nikt go nie prosił, tylko pomaga w momencie, gdy ta pomoc rzeczywiście jest potrzebna. No okej, ale dlaczego kobiety wolą bad boyów? Bo tutaj trochę pójdziemy teraz na drugi taki kraniec bycia facetem. Otóż dlatego, że pewność siebie i mówienie o swoich potrzebach jest dużo bardziej sexy niż bycie miłym. I to jest główne założenie. Jeżeli jesteś kobietą i oglądasz ten film, to sama jakby powiedz, czy nie wiedząc jak facet wygląda, jakbym powiedział, że jest gość, który mówi co myśli, robi swoje, nie obchodzi go opinia innych, jest stanowczy i pewny siebie, to czy byłabyś już zainteresowana? Jakbym powiedział tylko te cechy, nie zważając na to, nie wiem, ile ma wzrostu i w ogóle jak wygląda, to czy same te cechy by spowodowały, że już byś chciała więcej wiedzieć? Trochę to tak wygląda i podejrzewam właśnie, że większość kobiet po prostu takich mężczyzn lubi. I wiadomo, tutaj można iść też w drugą skrajność, bo często ci powiedzmy bad boye mogą być toksyczni, mogą być agresywni, mogą manipulować, mogą wykorzystywać i to również jest złe, bo właśnie tu nie chodzi o to, żeby pójść z jednej skrajności w drugą, bo to nie na tym jest rzecz. Można być miłym i pewnym siebie jednocześnie. Kolejnym tematem i problemem wśród właśnie takich miłych gości jest ogólnie temat seksu i nagości. Dlatego nawet się zarymowało, więc jest plus 5 do prawdy. Bo chodzi o to, że często ci właśnie mili goście mają duży problem ze swoją seksualnością, mają duży problem z mówieniem o swoich potrzebach i mają właśnie duży problem z samym pożyciem, że traktują trochę seks jako nagrodę, że wiecie, że on coś musi zrobić, żeby to dostać powiedzmy od swojej partnerki i że to jest coś, na co on musi zasłużyć, jest to coś, o czym wstyd mówić, do czego wstyd się przyznać i tak samo często traktują nagość, że w momencie, gdy jakby nagość od razu łączą z czymś seksualnym, że w momencie, gdy widzą, wiecie, nie wiem, kobietę, która się opala topless, albo nie wiem, nagą kobietę gdzieś pod prysznicem, w saunie, cokolwiek, to oni już od razu mają takie myślenie, wiecie, właśnie seksualne, a nagość jest u nas naturalna i to, że my się ubieramy i zakrywamy ciało, to jest, powiedzmy, taki dosyć nowy wymysł, jakby, wiecie, patrząc na ewolucję, patrząc na to, ile my lat jesteśmy na planecie, to
nagość nie jest niczym dziwnym. Jeżeli spojrzymy na przykład na plemiona afrykańskie, tam nagość jest dosyć taka normalna i nikt nie traktuje tego od razu seksualnie, bo to powoduje również właśnie komplikacje, że my robimy z tematu, który jest normalną potrzebą, temat tabu, bo w zdrowym związku, ogólnie w zdrowych relacjach między dwoma osobami, które się kochają, ale też niekoniecznie, po prostu, które, nie wiem, umówiły się chociażby na seks, to nie powinien być temat tabu. I to nie jest tak, że to jest nagroda dla faceta, dlatego że kobiecie to też powinno sprawiać przyjemność. I seks to powinno być coś, o czym my mówimy wprost, jeżeli mamy na to ochotę i mówimy o swoich fantazjach, nie wstydzimy się ich i nie robimy właśnie z tego czegoś złego. Nie robimy, wiecie, z tego jakiegoś grzechu, że nie wiem, czy że się masturbujemy, czy że właśnie no, mamy po prostu ochotę uprawiać miłość. To jest normalne. Także zanim przejdę do zadań, do takiej pracy domowej, którą właśnie dam ci, mistrzu, to powiem ci właśnie, jakie są cechy takiego, powiedzmy, idealnego faceta. Pierwsze, nie boi się konfliktów i potrafi wyznaczać granice. I to w każdym przypadku. Czy zarówno w przypadku relacji z kobietami, czy z relacji z mężczyznami. Że w momencie, gdy ktoś coś powie, co mu się nie spodoba, on mówi wprost, że mu się to nie podoba, nie rób tak. I nie godzi się po prostu na pewne zachowania, ma swoją godność. Po drugie, jest odpowiedzialny za swoje potrzeby i pragnienia, czyli mówi o tym. Nie jest właśnie, wiecie, my często mówimy, że kobiety są właśnie takie o domyśl się, ale dużo facetów też takich jest, tylko że po prostu w innych aspektach. Że właśnie ktoś ma się domyślić, czego on potrzebuje albo czego on pragnie. Nie. Jakby pewny siebie facet, pewny siebie człowiek mówi wprost, czego chce. Żeby to jasno zakomunikować, bo wtedy w momencie, gdy on tego nie dostanie, to ma chociaż pewność, że błędem nie jest komunikacja. W sensie problemem nie jest to, że tego nie zakomunikował. Kolejna sprawa to, że uczy się na swoich błędach i potrafi się do nich przyznać. Czyli nie ukrywa czegoś, że czegoś nie zrobił, albo właśnie nie kłamie, nie oszukuje, tylko po prostu potrafi się przyznać. Przykładowo, nie wiem, wraca żona do domu i załóżmy, że powiedziała swojemu mężczyźnie, że posprzątał, nie? Znaczy, no, spytała, czy posprząta, on powiedział, że tak. No i ona wraca i patrzy, że no nie wiem, jest syf na pół mieszkania, że na przykład posprzątał pół mieszkania, no i się go pyta, dlaczego tego nie posprzątałeś, no i on ma dwie opcje, albo zacząć wymyślać, że nie wiem, o, właśnie się miałem za to zabrać, albo o, zobacz, ale na przykład połowę posprzątałem, to na przykład powiedzieć wprost, słuchaj, byłem zmęczony, nie chciało mi się i chuj, jakby rób z tym, co chcesz. Następna sprawa to, że taki mężczyzna potrafi przyjąć pomoc. Bo to też jest często właśnie cecha takich miłych gości, że oni nie potrafią przyjmować pomocy. Że w momencie, gdy, nie wiem, ich partnerka właśnie pyta, czy pomóc mu, nie wiem, wynieść śmieci, czy pomóc mu, nie wiem, w kuchni, to on mówi, że nie. I wiecie, to nie jest kwestia tego, że ta osoba myśli, że wy sobie z tym nie poradzicie. Tylko to często jest tak, że ta osoba po prostu chciałaby z wami coś zrobić. Że wiecie, nie wiem, właśnie pomóż ci wynieść śmieci? Tak, pomóż mi wynieść śmieci i wy przy okazji sobie razem wyjdziecie, zrobicie coś wspólnie. Tak samo gotowanie, tak samo cokolwiek innego. To nie jest kwestia tego, że ktoś was traktuje jako nieporadnych, tylko ta osoba, tak jak wy zresztą lubicie pomagać, to te osoby również lubią pomagać. I my powinniśmy sobie pomagać nawzajem. Więc jeżeli następnym razem twój znajomy spyta cię, czy potrzebujesz pomocy, czy twoja partnerka, to po prostu się na to zgódź i daj im sobie pomóc, bo wtedy ty będziesz miał łatwiej i oni też będą mieli satysfakcję z tego. Także co dalej robić? Tutaj dwa scenariusze. Jeden scenariusz to jest taki, w którym masz partnerkę, w drugim scenariuszu jej nie masz. Jeżeli jej nie masz, to umawiając się na jakieś spotkania, na randki, z Tindera, cokolwiek, nigdy nie głódź się na coś, co jakby nie obniżaj swoich standardów. Po prostu. Jeżeli, nie wiem, laska cię zbywa, odpisuje ci po paru godzinach dopiero i generalnie właśnie ty musisz jej nadskakiwać i tak dalej, nie rób tego. Po prostu. Jakby miej swoją godność. Odpuść, miej wyjebane i to się skończy na dwa sposoby. Albo przez to, że tak zrobisz, to ją to zainteresuje, bo lubimy rzeczy, które są niedostępne, albo po prostu ominiesz relację, która by i tak nie wyszła. Bo jeżeli tak jest na samym początku, to później nie będzie lepiej. Więc to jest jakby scenariusz dla osób, które nie są w związku. Dla osób, które są w związkach, to po pierwsze przede wszystkim porozmawiajcie ze swoją partnerką wprost. Dosłownie powiedzcie jej,
czego pragniecie, czego potrzebujecie, czego wam brakuje. Po prostu porozmawiajcie, bo tutaj znowu, jeżeli wy porozmawiacie i waszym partnerkom się to nie spodoba, i od razu mówię, na początku tak może być, na początku może być tak, że wasze partnerki będą na was złe. I musicie to przetrwać, po prostu. Musicie to przetrwać, musicie dać na luz, bo jeżeli wy robicie coś, do czego macie w 100% prawo, to nikomu, jakby nikt nie powinien móc tego oceniać w żaden sposób, a raczej inaczej. Ocenić może, tylko że to nie jest coś, co wy robicie złego. Jeżeli na przykład chcesz coś zrobić i to zrobisz, a twojej partnerce się to nie spodoba, a na przykład ty zrobisz coś dla siebie, to... Jeżeli to się nie zmieni, to bardzo możliwe, że po prostu jesteś w toksycznym związku i to związek jest do zmiany. Bo jeżeli twojej partnerce nie pasuje to, że nie wiem, spełniasz marzenia, to jest tutaj problem. I właśnie, kolejna rzecz to zacznij robić fajne rzeczy, zwłaszcza zacznij robić fajne rzeczy z innymi mężczyznami. Bo często ci mili goście odcinają się od innych facetów. Że wiecie, oni są tacy, że oni są właśnie dla kobiet, a z facetami nie chcą, bo faceci są tacy, tacy i owacy. Nie, stary. Też tak kiedyś myślałem. Też byłem w tym miejscu. Dawno, dawno temu. Ale właśnie to, że będziesz się otaczał innymi mężczyznami i właśnie tą męską energią, te powiedzmy męskie tematy, zwał jak zwał, to ci się odpłaci. Ja przykładowo w tym roku, właśnie dlatego, że w tym roku powiedzmy zacząłem tak świadomie bardziej w to brnąć, to w tym roku na przykład jednym z powodów, dlaczego zapisałem się na brazylijskie jiu-jitsu, było to właśnie, że chciałem spędzać czas z facetami. Po prostu chciałem mieć taką swoją przestrzeń, bo no tam głównie po prostu chodzą mężczyźni, gdzie po prostu z facetami się potarzam, po duszę, nie wiem, pozakładamy sobie dźwignię, zrobimy sobie może trochę krzywdy, ale ogólnie to będzie zabawa i to mega mi jakby dało dużo właśnie w tej strefie, że po prostu pewnie się czuję ze sobą chociażby. I następna sprawa to, że zacznij otwierać się właśnie przed tymi mężczyznami. Jeżeli masz kolegę, jeżeli masz przyjaciela, zacznijcie rozmawiać na poważne tematy. Jakby nie każde spotkanie z kumplem to musi być, wiecie, piwo, gadanie o dupeczkach, o meczach, o pracy i czy o innych pierdołach. Zacznijcie rozmawiać o życiu, zacznijcie rozmawiać na poważne tematy, bo kobiety to robią. I nam tego brakuje, jako facetom, że my siebie nie traktujemy tak poważnie i często bagatelizujemy właśnie takie problemy. Że wiecie, ktoś się czuje osamotniony, ktoś się czuje porzucony, niezrozumiany, nie powie o tym, tylko jego ziomek spyta, co tam, on powie, okej, nie? Jakby wszystko dobrze, albo wiecie, bo powie, że nie wiem, mu smutno, a se ziomek zażartuje z niego. To tak nie powinno być, bo właśnie przez to też kobiety jakby lepiej ze sobą się dogadują, bo właśnie się dogadują. Kobiety są dużo lepsze w komunikacji, im to dużo bardziej, dużo lepiej wychodzi. Nie wiem z jakiej przyczyny, ale po prostu dużo łatwiej im rozmawiać na różne tematy i my też powinniśmy zacząć rozmawiać na różne tematy. Także mam nadzieję, że ten film okaże się pomocny dla wielu z was, dla mnie był i od razu teraz właśnie chcę powiedzieć, że ten film był nagrany w oparciu o książkę No More Mr. Nice Guy. I gorąco ją polecam. Niestety nie widziałem jej w polskiej wersji językowej. Czytałem ją po angielsku z Amazona. I no, to jest według mnie książka, którą powinien przeczytać każdy facet, niezależnie od tego, czy się dobrze czuje ze sobą, czy nie. Myślę, że każdy może coś z tego wyciągnąć. Jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i widzimy się za tydzień.